I słuchajcie, naszej zasługi nie ma w tym wielkiej. To, że ta tablica jest zmurowana w murach naszej szkoły, to jest zasługa pani Zofii Kołacz, działaczki batalionów chłopskich, wspaniałej osoby, która w tym roku niestety zmarła. Przez tyle lat żyła i służyła całemu tutaj naszemu społeczeństwu, społeczności swoją mądrością, swoim przybliżaniem prawdy historycznej. To była naprawdę cudowna postać, cudowna osoba. I pewnego razu pani Zosia przyszła do naszej szkoły. Myśmy się już znali od dłuższego czasu, ponieważ pani Zosia była częstym gościem w szkole, często wraz z członkami batalionów chłopskich. Jednak ten mikrofon musi być, tak? Niekoniecznie, bo słychać. Raz. Słychać już, tak? Dobrze. Często przychodziła, uczestniczyła w różnych uroczystościach, przede wszystkim kultywujących czasy II wojny światowej. I pewnego razu przyszła pani Zosia, jak to zwykle ona bez odpowiedzi, ale bez zapowiedzi, ale pełna pomysłów, pełna żaru i mówi tak, no muszę ci, kochana pani dyrektor, coś przeczytać, bo tak sobie pomyśleliśmy wraz z kolegami, że taką tablicę tutaj w szkole powinniśmy na murach zamieścić i odczytuje mi tekst ten, który właśnie na tablicy miał być umieszczony. Ja mówię, Zosiu kochana, ale czemu u nas? Bo mówię, to szkoła nowa, no nie jesteśmy tak związani z tą postacią, bardzo chętnie, nie mamy nic przeciwko. A Zosia mówi tak, no tu rozmawiałam ze swoimi kolegami, z członkami batalionów chłopskich i tak zastanawialiśmy się, gdzie by to miejsce miało być, gdzie by to mogło być tak, żeby została ta pamięć, żeby ktoś na tą tablicę spojrzał, gdzie chodzą ludzie, gdzie są dzieci, żeby łączyć te pokolenia, to nasze wojenne pokolenie, kiedy my byliśmy dziećmi, z tym pokoleniem, które teraz jest młodzieżą, i wchodzi w ten świat dorosłości, bo właśnie wtedy nas spotkał ten straszny los, że byliśmy właśnie żołnierzami w tak młodym wieku jak oni i pomyśleliśmy właśnie, że to mogłoby być tutaj w gimnazjum. Więc wówczas jak no już pani Zosia podjęła taką inicjatywę wspólnie z kolegami z batalionów, pan wuj pobłogosławił też. Ja zapytałam, ale pani Zosiu, no to spore koszty będą, jak my to wszystko udźwigniemy, bo oczywiście program artystyczny, to całą oprawę tej uroczystości, jak najbardziej to wszystko zrobimy. Pani Zosia ze zwykłym sobie optymizmem powiedziała, proszę się nie martwić, ja tu z pana wójta biorę na siebie, jak to pani Zosia zawsze tak żartobliwie mówiła. I ze zwykłą sobie pogodą ducha, z taką radością, zapewne też poszła do gminy i wszystko pozałatwiała i w bardzo krótkim czasie właśnie te wszystkie uroczystości miały swój przebieg. Mówiła właśnie o tym, że chciała, żeby to było szybciej, że coraz więcej ludzi z ich pokolenia umiera i chciałaby, żeby ta pamięć nie zaginęła w sercach młodzieży. Ja może państwu przeczytam fragment, nie będę czytać wszystkiego, będzie można, myślę, tą naszą kronikę obejrzeć, są to wpisy nie tylko pani Zosi Kołacz, ale również majora Władysława Sowy, pseudonim Nurt, wiceprezesa zarządu okręgu Kielce, oraz Adama Cycoka, prezesa zarządu okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, więc można będzie tą kronikę obejrzeć, można będzie zapoznać się z tymi wpisami. A pani Zosia napisała tak. Jesteśmy dumni ze współpracy nawiązanej z dyrekcją, z nauczycielami publicznego gimnazjum w Dwikozach. Wasza druga rocznica nadania imienia szkole imienia Ziemi Dwikowskiej, bo to było właśnie podczas drugiej rocznicy nadania szkole imienia, wtedy była też ta uroczystość, jest połączona z 67. rocznicą powstania batalionów chłopskich. Uświetniona odkryciem i poświęceniem tablicy pamięci synowi Ziemi Dwikowskiej, żołnierzowi batalionów chłopskich. Dziękujemy za współpracę i łączenie dwóch pokoleń
nas, świadków II wojny światowej, wojennego pokolenia młodzieży batalionów chłopskich ziemi sandomierskiej w Sandomierzu. I tu są podpisy nie tylko pani Zofii, ale innych członków batalionów. A napis na tej tablicy, która jest wmurowana przy szkole, przy wejściu do szkoły, którą tu zresztą pan wójt wspólnie z przedstawicielami batalionów chłopskich odsłaniał, brzmi następująco. Jan Smakowski, pseudonim Bojko, syn chłopski z Rzeczycy Mokrej, absolwent szkoły podstawowej w Dzikozach, oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, działacz ludowy i wiciowy, organizator batalionów chłopskich, dowódca oddziału specjalnego batalionów chłopskich Lotna, zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ruszczy w kwietniu 1945 roku.